Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie. Bardzo mi przykro, że stan mojego zdrowia nie pozwala mi być tu wśród Was. Ale że choroba dotyczy jedynie mojego ciała, a nie ducha, a duch jest tą silniejszą i lepszą częścią człowieka, więc lepsza część mnie jest tutaj właśnie. Życzę Państwu wesołego spędzenia czasu, tak jak przystało gościom Muzeum Karykatury, i życzę zarówno sobie, jak i Wam wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Kłaniam się, Jerzy Hoffman. Wyciąga czy podkłada? Wyciąga. Aha, dobra, dobra, momencik. Uwaga. Jurka poznałem kilka lat przed, przepraszam jeszcze raz. Nie mogę o nim mówić, wiesz, jako na pertynie. Jeszcze będziemy musieli zadać jedno pytanie a propos bestii, pamiętaj. Korzenie wystawy Pięknej Bestia sięgają roku 1999, kiedy wspólnie z Zenkiem Żyburtowiczem, niezależnie od siebie, wymyśliliśmy wystawę Ogniem i Mieczem na Wesoło. On spędził kilka miesięcy na planie filmowym, ja od dziecka jestem wielkim fanem trylogii, a ponieważ Zagłoba jako ten jowialny i rubaszny czasem facet zawsze mi się dobrze kojarzył na Wesoło, stąd zwróciłem się z pomysłem do ówczesnego dyrektora Muzeum Karykatury, żeby taką wystawę Ogniem i Mieczem na Wesoło zrobić. Przypomnijmy, reżyser Jerzy Hoffman kręcił wtedy trzecią, ostatnią część trylogii. Oczywiście wszyscy wiemy, że nie kręcił w kolejności, ale Ogniem i Mieczem kręcił jako ostatnią część. Wówczas w 1999 roku, a de facto w 2000, bo wtedy była wystawa w Muzeum Karykatury, rozpoczęła się moja znajomość i współpraca z Zenkiem. Potem zrobiliśmy kalendarz do Starej Baśni, a teraz po kolejnych latach, o, minęło już 15 czy 16, 15, wpadliśmy na pomysł, żeby uhonorować reżysera z racji jego 85 urodzin. I tak narodził się pomysł, aby Piękne, czyli aktorki występujące w filmach Hoffmana, zostały przedstawione w moich rysunkach i fotografiach Zenka Żyburtowicza. Oczywiście tym wielkim 13 jest reżyser Jerzy Hoffman. Ten tytuł pojawił się w zasadzie troszkę, żeby Jurka pokazać w sytuacji tego, który rzekomo pastwi się nad aktorkami, a one delikatne, jak lelije, ulegają temu potworowi, który wcale tym potworem nie jest. Robiąc ten rysunek Jerzego Hoffmana, miałem taki pomysł, żeby narysować przy tym trzygłowym smoku podbipiętę, który stoi z tym swoim wielkim mieczem, rozkłada ręce i mówi: na tego smoka mój miecz na nic się nie przyda. Jurka poznałem na przyjęciu u Daniela Olbryskiego. To było kilka lat przed przystąpieniem Jerzego do realizacji filmu Ogniem i Mieczem. Wydaje mi się, że przypadliśmy sobie do gustu. Myślę, że dalszy ciąg tej znajomości nie nastąpiłby, gdyby Jurek nie obdarzył mnie sympatią i zaufaniem. Nie bardzo wiedzieliśmy obaj, chociaż bardzo chciałem być na planie, jak wielu zresztą, być na planie Ogniem i Mieczem i pracować razem z nim, co było frapujące z wielu względów, ale nie bardzo mieliśmy obaj, brakowało nam pomysłu na to, co mógłbym tam robić. I wreszcie niedługo przed realizacją filmu stwierdziłem, że przecież mogę zrobić album o powstającym filmie. Tak powstał album pod tytułem Ogniem i Mieczem, portret filmu. Pierwszy w Polsce album o polskim filmie. Bardzo się cieszę, że to ja go wykonałem. Zenek ma tę umiejętność, że daje zdjęcia genialne z planu filmowego. Świetne światło, świetny wyraz twarzy. Coś, marzenie dla karykaturzysty. Jerzy Hoffman kocha kobiety. Potrafi cieszyć się ich urodą i wykorzystać tę urodę w filmie.
ale potrafi być równie bezwzględny i zrobić z tych kobiet potwory. Tak było w przypadku ukraińskiej aktorki, która grała Chorpynę. Na zdjęciach świadomie rejestrowałem przeobrażanie się ładnej młodej dziewczyny w takie monstrum, ale niedługo potem zrobił to samo z Ewą Wiśniewską, którą w starej baśni obsadził w roli czarownicy. No i przyznam się, że robiła ta czarownica w wydaniu Ewy Wiśniewskiej, w tej charakteryzacji robiła odpychające wrażenie. Pozwolę sobie odłożyć już rysunek Hoffmana i powiem o następnym. Mamy tu wizerunek poznański, podkreślam, aktorki pani Katarzyny Bujakiewicz. I ona, jak wiemy, wystąpiła w filmie Stara baś, kiedy słońce było Bogiem. I wystąpiła tam jako Mila, więc muszę powiedzieć, że tak. Moja wnuczka ma na imię Mila. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, nie myślałem wtedy, ale tak jest. I 3 dni po skończeniu tego rysunku poznałem panią Kasię Bujakiewicz i mam nadzieję, że ta znajomość przetrwa i mam również nadzieję, że ten rysunek spodoba się pani Kasi Bujakiewicz i że będziemy ją gościć nie raz w Muzeum Karykatury. Iza Skorupko jest rzeczywiście kobietą, którą kamera kocha. Przed kamerą ona się czuje bardzo, bardzo swobodnie. Nie wyczuwa się w niej spięcia. Robi to w sposób niemalże naturalny. Hoffman traktował ją w zasadzie, powiedziałbym, że i po ojcowsku, i po koleżeńsku. A jednocześnie z należytym szacunkiem, który mężczyzna powinien okazywać kobiecie, co Jurkowi przychodzi z łatwością, ponieważ ma to wrodzone. Kostiumy były takim sprawdzianem w fotografowaniu, filmowaniu, fotografowaniu. W czym jest jej dobrze, w czym źle, w czym wygląda korzystnie. I myślę, że jej uroda obroniła się przed kamerą, jak również broni się bardzo w życiu prywatnym. No a tutaj oczywiście Hajduczek, ukochany przez wielu Polaków, czyli najmilsza Basieńka, żona Wołodyjowskiego. Moja żona też jest Basieńka, jej oczywiście poświęcam ten rysunek, mimo że pani Zawadzka jest w tej roli niezastąpiona. Jednym z elementów tego rysunku są róże, a to dlatego, że pamiętamy, jak Nowowiejski w jednym z odcinków powiedział do Zagłoby: róże w ketlingowym dworku zakwitły. I to oczywiście było pod adresem Basieńki. Jest tu również wilk, pamiętamy, jak wilki ją goniły. Jest konik i szabelka, na której dokazywała obok swego męża Michała Wołodyjowskiego. Te panie były już podporządkowane reżyserowi. Znalazły się w trybach maszyny filmowej, która musi sprawnie pracować. Więc pojawienie się fotografa na planie było czymś oczywistym i normalnym. Zwrócenie się z prośbą do aktorki w przerwie zdjęć, żeby zapozowała bądź też zagrała określoną sytuację, nie stanowiło problemu. Wszystkie panie, które grały u Jerzego Hoffmana i z którymi miałem okazję pracować, były zdyscyplinowane, przy tym były ciepłe, bardzo, bardzo miłe i otwarte, jakby rozumiejąc, że fotograf też musi wykonać swoje zadanie. Ten rysunek prezentuje niezapomnianą, niestety nie będącą już wśród nas, Małgorzatę Braunek w roli Oleńki Bilewiczówny. W Potopie zażywała śnieżnej Sanny na saniach szczególnie pięknych z postaci niedźwiedzia. I ten właśnie niedźwiedź tu również na tym rysunku występuje, a całość jest niebieską Sanną na chmurkach. Przypatruje się tej Sannie aniołek. Wspominamy tę aktorkę z niezwykłym rozrzewnieniem. Czy Jurek lubi kobiety? Uwielbia. I myślę, że kobiety dla Jerzego, tak jak dla każdego artysty, są czymś, co zaspokaja jego odczucia estetyczne, ale też nie tylko. Jurek jest już jednym z ostatnich takich mężczyzn, dżentelmenów, o których marzą lub
marzyłyby współczesne kobiety, aby być przez mężczyznę tak otoczonym opieką, mieć przy sobie partnera dżentelmena, tak szarmanckiego, ciepłego, troskliwego. Myślę, że w tych relacjach Jurek przebija wielu. W moich rysunkach staram się zawsze jakąś anegdotę przemycić, to znaczy jest to wariacja na temat scenki z danego filmu. W przypadku Szapołowskiej jest to kabina, w której brała prysznic, a którą Malajka, jej partner na tym planie podglądał. Ta scena zapadła mi najbardziej w pamięć. Było jakieś, nazwijmy to, jakieś pewne rozprężenie na planie, była pewna wesołość. Wtedy udawało mi się namówić moje bohaterki do zdjęć żartobliwych. Często te sytuacje stwarzały się same. Po prostu ekipa musiała też odreagowywać. Napięcie, pośpiech, stres. I wtedy udawało się zrobić takie zdjęcia. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o tym rysunku. On jest o tyle ciekawy, choć nie mnie wypada o tym mówić. Sama postać jest stonowana bardzo, natomiast atrybuty, czyli chleb, coś do picia i chata zostały przedstawione w kolorze. To jest synonim gościnności staropolskiej, dobroci serca, bo właśnie z tymi cechami panią Annę Dymną kojarzę, niezależnie oczywiście od wspaniałego aktorstwa. Nie uczestniczyłem we wszystkich filmach, w których grały te panie. W związku z tym musiałem wykonać niektóre zdjęcia po latach. Nie było to łatwe. Trzeba było przekonać nasze bohaterki do tego, aby zechciały zapozować. Mam nadzieję, że wyszedłem z tego obronną ręką, ale to już nie do mnie ta ocena należy. I jeszcze jeden rysunek, bo któż z nas nie kochał się w Krzysi Drohojowskiej, czyli Barbarze Brylskiej w niezapomnianej roli z pana Wołodyjowskiego. Mam nadzieję, że ten rysunek się tej znakomitej aktorce spodoba. Rysowałem go z wielką atencją i naprawdę ten rysunek bardzo, bardzo lubię. Ta lapidarność, czarno-białe kolory i tylko amorek czerwony tłumaczy, dlaczego ten tytuł rysunku brzmi Amory. Myślę, że kobiety bardzo szybko potrafią ocenić, czy fotograf jest im życzliwy i czy rzetelnie się przykłada do swojej pracy. Jeśli następuje jeszcze ta więź, jakaś sympatii, wtedy jest jeszcze łatwiej, ta współpraca przebiega łatwiej, szybciej i ma jeszcze lepsze efekty. Ja jestem dzisiaj bardzo wdzięczny moim bohaterkom za to, że mi zaufały. Przygotowywanie tych prac zajęło mi blisko 2 miesiące, ale była to, oprócz oczywiście odpowiedzialności pewnej wobec modeli, również olbrzymia przyjemność i zaszczyt. Naprawdę bardzo fajnie mi się rysowało. Mam nadzieję, że oglądający tę wystawę po prostu zaakceptują te prace i będą im się też podobały. Często były to zwariowane pomysły, które powstawały w mojej głowie i nie do końca zrozumiałe dla aktorek, ale jednak zawierzyły mi, że to będzie coś, co nie spowoduje, że zostaną na tych zdjęciach ośmieszone, nie postawi ich w jakiejś niekorzystnej sytuacji. I dzisiaj mogę im za to podziękować.